A więc witam w nowym odcinku. Ciemno, ale dopiero co wróciłem z praktyki. To jest Bysiek. Muszę mu posprzątać. Ale żyje, widzicie. No ale na razie nie wadzi. Ale raczej nie będzie tutaj na stałe. Tu uniosek taka zmiana, że jeden z miksów się zaczął nieść i podejrzewam czarną, bo od początku wydawała się najbardziej taka, wiecie, starsza i ma najbardziej czerwoną maskę z tych dwóch, więc pewnie ona się zniosła. Tu są nioseczki. O, mogę pogłaskać. Tak się miewają. Przyjdziemy jeszcze szybko do kozy i ozdobny. I teraz kurek nie wypuszczam, żadnych, bo wiecie, ptasia grypa w Polsce, o, tam są ozdobne, tam gdzieś się światło świeci, więc nie wypuszczam kurek, więc się dziwię i tak, że się kurki niosą. Tu jest koza, nie wiem czemu ma cały czas czerwony tutaj róg, o, widzicie, dobra, no już zjadłaś, zaraz jeszcze i na noc owsa trochę dam, tylko trochę dyni, bo mam. No co ty tak kurwa w tą latarkę? Uciekaj, uciekaj, bo już poobchadzać nie można, odczuj się. Trochę się przytyło. Nie wiem, to po prostu czy tak z jedzenia, czy po prostu serio gość mnie kłamał, jest w ciąży. W sensie kotna, bo jedzenie dostaje cały czas tyle samo. Czyli siano trochę, znaczy no, trochę siana, bo siana nie ma za dużo. Cały czas od szwagra biorę. Owies, dwa razy dziennie i suchy chleb i tam czasami jakieś i obierki. Światełko już się świeci, kutka tutaj otwarta, bo sobie chodzę tutaj, obrzętam trochę kurki i włączę mi światło, żeby se pochodziły. No, przed chwilą wszystkie chodziły, ale teraz się szkogucik szabo widzę siedzi i ruda kochina oraz czarna już. Tu jeszcze dwie szabo sobie popindalają. Włączę mi światło, żeby sobie pochodziły. Zobaczymy, czy się zaczną nieść tutaj. Czy zniosła i tak już pierwsze jajko w tym roku, kurka ruda. Ale teraz trochę przyzimno jest. Więc szczerze nawet teraz nikt się nie niesie. Bo z jajek i tak by nic nie było. O, czarne to tak nie widać, kurde. Pochódźcie sobie jeszcze, o, dokładnie. Leć. I dajesz sobie, idź. Idź. Idź, tam będzie was lepiej widać. Czarne to by było jedynie widać, jak na trawie by stała zielonej. Tak to widzicie, tylko czarną kulę i tyle. Jeszcze ostrości nie chcę złapać. O. Zjadłem prawie dzisiaj całą paletkę pszenicy, jak małe światło. Jakieś światło to więcej paszy pobierają, to teraz zauważyłem. Ale to nic. Ale widzę, że kogucik. Siedząc dopiero jeden dzień, a kogucik odżył. Widzicie? Bardziej żywy jest taki, mi się zdaje. No tu ruda jest. Ruda się co chwilę wygrzewa. Myśli, że to jest słońce, a to jest lampa. Tam mają trochę piachu, bo tam jest taka dziura. I tam piach leży. I się w tym kąpią, więc nawet mają fajnie. A nawet im nie zakrywam. O, tu idzie kogucik. Ma trochę odmrożony ten grzebek, jak widzicie. Ale myślę nad zmianą koguta, bo ten... To nie jest to. Pewnie go nie sprzedam, bo nikt nie będzie chciał samego koguta. Ale na pewno nie będzie tutaj z tymi szabo. Chyba, że się nie uda go kupić. Innego. Ale dopóki nie mam innego, to tutaj będzie siedział ten. Już tu czarna wlazła. Ten też idzie. O.
Mają dwa gniazdka, wodę, wszystko, więc im tutaj dobrze mieszkać. Teraz filmów nie będzie, bo nie ma czego nagrywać. Nagramy, jak dopiero coś będzie. Więc to było na tyle. Zostawcie subskrypcję. Bardzo mi zależy. Z tego powodu, że chcę prowadzić transmisję na żywo, czyli live'y. A live'y można prowadzić dopiero jak się ma 1000 subskrypcji. Chciałbym to szybko wbić i z wami rozmawiać na live'ach. Więc subskrypcja, łapeczka dla zasięgu. No i cześć.